Cześć wszystkim, bardzo proste zadanko tej historii Brunsztedta, Arkusz 2008. Mam nadzieję, że będzie mocno prosta. Dobrze, no to spójrzmy sobie. Tutaj mamy H3O+, który generalnie no, już więcej raczej protonów do siebie nie przyjmie, więc może stać się wyłącznie wodą. Skoro tak, no to może wyłącznie tego H+ oddać, czyli jest wyłącznie kwasem. Zresztą drobina, która odpowiada za odczyny kwasowa. Także wpisujemy sobie tutaj. No i teraz jeszcze cząsteczkę obojętną, która jest kwasem. No to już tutaj widzę ewidentnie, prawda, nasz kwas karboksylowy, który może chcieć, właściwie, który może tylko tyle zrobić w roztworze, czyli pozbyć się tego naszego H+a z końca. Także tutaj wpisujemy ten nasz kwas octowy, CH3COOH. Dobra. No i teraz tak, tylko zasada, która jest cząsteczką obojętną, no to jest to amina oczywiście. Taka amina może tworzyć takie kationy właśnie, pewnie wiecie z lekcji, prawda? Może tworzyć tylko takie kationy, czyli będzie wyłącznie przyjmowała tego H+, także tu ją wpisujemy, CH3NH2, ok. I teraz anion, który jest wyłącznie zasadą, no to taki, który może wyłącznie przyjąć tego H+. Tutaj widzimy taką drobinę, która może stać się właściwie tylko takim kwasem, nasz kwas próbkowy, czyli tutaj HCOO-. Może sobie wykreślmy, to było, prawda? No i tutaj oczywiście już widać, ale może wyjaśnijmy sobie. HS minus może pójść w dwie strony. HS minus może pójść w stronę bycia H2SM, albo może pójść w stronę S2 minus, czyli stać się anionem, jaki znamy. W związku z tym może jedno i drugie zrobić, czyli jest to anion, który może pójść w obie strony. Podobna sytuacja ma się tutaj przy tym kompleksie, także go sobie tutaj po prostu wpisujemy. Ja już go tutaj skopiuję, nie będę tego przepisywał, szkoda czasu, prawda? Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wszystko jasne i się podobało. Jakby całość z teorii Brunsztedta prawdopodobnie będzie w jakimś kursie, który mam zamiar zrobić, ale to na razie tylko czysta koncepcja, w zależności od tego, czy wystarczy czasu. Dzięki za uwagę, polećcie mnie znajomym, dajcie suba. Cześć.